Kochani, bardzo jestem Panu wdzięczny za to, że Pan jest tak dobry, tak łaskawy dla nas, że On ma ciągle swoje wspaniałe rzeczy, które chce, abyśmy po prostu mogli nasze życie rozwijać. On nie chce, abyśmy stali w miejscu, ale chce, abyśmy nasze duchowe życie rozwijali. I kochani, dzisiaj chciałbym właśnie mówić o kluczu takiego naszego duchowego rozwoju. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasem w naszym życiu są różne momenty, kiedy nie przeżywamy takiej radości, takiego entuzjazmu, jak to było, kiedyśmy się nawracali. I doszedłem do tego, że przyczyną tego jest to, że jakiś zastój w rozwoju musiał nastąpić, że moje życie nie jest tak pełne ekscytacji, jak było wtedy, kiedy zaczynałem tą drogę z Bogiem. I myślę, że każdemu z nas to grozi i Pan również wie, że każdemu z nas to grozi i dlatego On jest tak łaskawy, tak dobry, że każdego tylko momentu, kiedy spotykamy się z Nim, jesteśmy pod Słowem czy modlimy się, Pan pokazuje nam na klucze takiego zwycięskiego życia, jak to Paweł powiada, że Bóg daje nam zawsze zwycięstwo i On pragnie, abyśmy w naszym życiu, na każdym etapie naszego życia przeżywali zawsze zwycięstwo. Abyśmy nie zatrzymali się w pewnym momencie naszego życia, ale abyśmy osiągali zawsze zwycięstwo, aby nasze życie było pełne ekscytacji, zapału dla Pana i abyśmy nie tylko wspominali jakieś dawne wydarzenia z przeszłości, ale abyśmy mogli powiedzieć, że dziś Pan dziś do mnie mówi, dziś ekscytuję się tym, co Pan do mnie mówi. Abyśmy mieli wyćwiczone władze poznawcze do rozróżniania dobrego i złego, abyśmy nie byli dziećmi w rozwoju naszym. Także dzisiaj właśnie chciałbym mówić troszkę na temat tego duchowego rozwoju w naszym życiu i Bogu jestem wdzięczny za to, że On ma taką niesamowitą cierpliwość względem mojego życia, ale też myślę względem każdego z nas, że On pragnie nas cały czas udoskonalać i pragnie, abyśmy mogli dojrzewać do wymiarów pełni Chrystusa Jezusa, do wymiarów, które były w Jezusie Chrystusie. Boże Słowo nam mówi, że Bóg przeznaczył nas, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego Jezusa Chrystusa. Takie jest nasze przeznaczenie. Abyśmy byli tak jak Pan Jezus. Abyśmy byli takimi jak Pan Jezus. Abyśmy byli przemienieni, przygotowani na Jego spotkanie. Abyśmy nie byli zawstydzeni w momencie, kiedy On przyjdzie, ale abyśmy byli podobni, przemienieni na Jego obraz. Dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy chwilę poświęcili czasu na temat naszego duchowego rozwoju i zastanowili się, co jest jak gdyby kluczem właśnie naszego tego duchowego rozwoju, w jaki sposób możemy dojrzewać, w jaki sposób możemy rosnąć, w jaki sposób możemy się przemieniać dla Bożej chwały, być podobnymi do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, Bóg nie stawia nas znienacka w miejscach, w których ciężar odpowiedzialności mógłby nas przygnieść. To tak niedawno do mnie dotarło i bardzo się tym pocieszyłem, że Bóg mnie tym słowem jak gdyby powiedział do mnie, że Bóg nie stawia mnie i nie wymaga ode mnie czegoś, co wie, że nie jestem w stanie po prostu zrobić. I jak tak zacząłem myśleć nad tym, to byłem Bogu bardzo, bardzo wdzięczny za to, że On nie wymaga od nas rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale też nie pozostawia nas w miejscu bez odpowiedzialności za nasz duchowy rozwój. On cały czas pilnuje tego, aby nasze życie doznawało rozwoju duchowego. I możemy mieć takie dwie skrajności. Albo marzymy o wielkich rzeczach i czekamy, aby nastąpił ten wielki dzień, który z reguły nigdy nie następuje. Albo rozczarowani brakiem wielkich rzeczy odkładamy jakiekolwiek dążenie do tych wielkich rzeczy i zaszczytnych rzeczy.
I rezygnujemy, po prostu mówimy, ja tego nigdy nie osiągnę, prawda? Przypomina mi się świadectwo brata Osborna, nie wiem, czy ktoś jeszcze zna go, bo to już jest człowiek starszej daty. To jest, nie wiem nawet, czy żyje jeszcze, czy nie, bo już może mieć około 80 ponad, albo około 90 nawet. Ale to był wielki ewangelista, który podróżował po całym świecie. Bóg go powołał i on odebrał, że ma być ewangelistą i po prostu jeździł po całym świecie, zawojował, można powiedzieć, po całym świecie, szczególnie Indie, no wszędzie, Ameryka Południowa. Wielki, wielki ewangelista. Oglądaliśmy jeszcze na Hutniczej filmy z bratem Osbornem, jakie cuda się działy na tych kampaniach ewangelizacyjnych. Ale on mówił kiedyś tu, jak był w Polsce, w Katowicach, mówił o swoim bracie, który jest pastorem. I wiecie, ten brat jego przez całe życie się zastanawiał, czy on ma być pastorem, czy nie. Czy on ma to robić, czy nie. Podczas gdy on już bez żadnego zawahania, bez wątpliwości czynił to, co mu Bóg powiedział, natomiast jego brat całe życie się zastanawiał, czy on ma to robić, czy nie ma to robić. I my wiemy, że jeżeli mamy takie wątpliwości, jeżeli nie mamy przekonania, że jesteśmy w tym właściwym miejscu, to wtedy wszystko, co robimy bez przekonania, jak Boże Słowo mówi, mijamy cel. Tak? Nie trafiamy w cel. Jest to jak gdyby, jest to grzechem. Ale kochani, i ktoś kiedyś zapytał pewnego mistrza, jak długo mam czekać na zmiany w swoim życiu. A ten mistrz odpowiedział mu, jeśli chcesz tylko czekać, to długo. To długo. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. I kochani, co jest kluczem do naszego duchowego rozwoju? Myślę, że to zapamiętacie, bo to jest tylko jedno zdanie. Bądź wierny w małych sprawach. Bądź wierny w tym, bądźmy wierni w tym, w czym Bóg nas powołał, a Bóg będzie to rozwijał. Jeśli będę wierny w małych sprawach, Bóg będzie rozwijał nasze życie. Bóg będzie rozwijał nasze życie. Wiecie, każdy z nas jest unikalny w dziele stworzenia. Mam to tutaj zapisane, że jestem unikatem, jestem jedyny taki we wszechświecie. Nie ma drugiego takiego. Wiecie, to co Marek dzisiaj przeczytał właśnie o stworzeniu, to też mnie tak właśnie potwierdziło, bo chcę o tym powiedzieć, że każdy z nas jest unikalny. Nie ma takiego drugiego jak ty i ja. Niesamowite. Nie ma takiego drugiego jak ty i ja. Kiedy człowiek coś produkuje, to zrobi maszynę, nastawi i wszystko wychodzi tak samo. Tak? Fabryce, samochody, cokolwiek, chleb, no wszystko wychodzi tak samo, prawda? Ale kiedy Bóg coś robi, to Bóg za każdym razem robi coś unikalnego. Niesamowite. Popatrzcie, nawet nie ma ani jednego takiego samego płatka śniegu. Nie ma ani jednego takiego samego listka. Nie ma, cokolwiek byście pomyśleli, jakiekolwiek stworzenie, które Bóg stworzył, nie ma ani jednego takiego samego. Każdy jest inny. Każdy jest inny. I to pokazuje na niesamowitą moc i wszechmoc Bożą. Każdy z nas jest unikalny. I Bóg również w sposób unikalny prowadzi każdego z nas. Również jeśli chodzi o ten rozwój duchowy, o którym będziemy teraz mówić. Każdy z nas jest prowadzony w sposób unikalny. Bóg nie prowadzi tak samo ciebie, jak mnie prowadzi. Każdy z nas jest inaczej prowadzony. Każdy z nas jest w innych okolicznościach. Przeżywamy zupełnie inne rzeczy. I każdego z nas Bóg słyszy, kiedy się modlimy, chociaż jest powiedzmy miliardy ludzi, którzy się modlą, czy miliony ludzi, którzy się modlą. Bóg słyszy wszystkich naraz i każdego z nas prowadzi w sposób unikalny. Ale co chcę powiedzieć, że Boża zasada jest jednakowa dla wszystkich. Jeżeli chcemy doświadczać Bożego rozwoju w naszym życiu, bądź wierny
w małych rzeczach. Bądź wierny w małych sprawach, a wtedy nadejdą te większe, te inne, może te, które oczekujesz. Bądź wierny tam, gdzie jesteś. Apostoł Paweł mówił do Tymoteusza, oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. To jest w pierwszym liście do Tymoteusza 4,15. I zastanawiałem się, co takiego Paweł oczekiwał od Tymoteusza, aby jego postępy były widoczne dla wszystkich. Co jemu, jaką strategię przedstawił Paweł Tymoteuszowi, aby Tymoteusz robił postępy, aby te postępy były widoczne, abyśmy nie byli cały czas w tym samym miejscu, stali tak jak było, tak jest i nie oczekiwali w naszym życiu jakichś postępów duchowych w poznawaniu naszego Pana, w doświadczaniu Go, w przeżywaniu Go, w przemianie mojej natury. Co takiego wymagał apostoł Paweł? Kiedy czytamy ten pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, to ja stwierdziłem, że naprawdę nic wielkiego. Nic wielkiego. Miał tylko trwać w tym, co już wcześniej wiedział i czego się nauczył. Bądź wzorem, pilnuj czytania, napominania, nauki, nie zaniedbuj daru łaski, pilnuj samego siebie. Miał pilnować samego siebie. A więc inaczej, miał mieć samodyscyplinę w swoim życiu. Miał pilnować tego, co przeżył. Miał pilnować Słowa Bożego, miał pilnować społeczności. Bardzo proste rzeczy. My oczekujemy czasami, że pojedziemy gdzieś na konferencję, nie wiem, odkryjemy coś nowego i wtedy już mam klucz na zwycięskie życie, na rozwój duchowy. Apostoł Paweł niczego takiego nie wymagał i nie przekazał w imieniu Pańskim Tymoteuszowi. On powiedział, pilnuj samego siebie, bądź zdyscyplinowany w tym, co już tobie zostało powierzone. My wszyscy wiemy, że żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba być zdyscyplinowanym. Ja nie należę do takich zdyscyplinowanych, tak jak na przykład mój syn Dawid, który bez względu na porę roku zawsze wstanie o 5 i po prostu robi swoje. Ja nie jestem taki zdyscyplinowany, ale niektórzy są bardzo i zazdroszczę wam tego, ale mimo wszystko każdy z nas jest do tego wezwany, abyśmy byli zdyscyplinowani. Sportowiec czy muzyk, żeby robić postępy, muszą po prostu być zdyscyplinowani. Muszą każdy dzień co robić? Ćwiczyć. O, jakie to nudne. Każdy dzień ćwiczyć. To przecież jest nudne, nie? Prawda, Szymon? Każdy z nas wie, jakie to jest nudne. Każdy dzień ćwiczyć, 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 ćwiczyć. Ale bez tego niczego nie osiągniemy. Jeśli chodzi o nasze życie duchowe, bądźmy wierni w małych rzeczach. Łatwiej pilnować jest czasami innych niż samego siebie, kochani. I dlatego bierzmy to pod uwagę, że właśnie pilnowanie samego siebie to nie jest wielka rzecz, to nie jest coś, co Bóg od nas wymaga wielkiego, ale Bóg chce, abyśmy byli wierni w tym, co już przeżywamy, co nam zostało powierzone. Kochani, zanim komukolwiek zostanie powierzone coś większego, musi być wiernym w czymś mniejszym. Taka jest Boża zasada. Jeżeli Bóg chce nam powierzyć coś więcej, najpierw musisz być wierny w tym, co już tobie Bóg powierzył. Na przykład, wiemy, w Bożym Słowie jest takie słowo na temat wyboru starszych albo diakonów. Czytamy o tym, że jeśli ktoś ma być starszym, apostoł Paweł wyraźnie to powiedział, starszy ma pewne kwalifikacje i tak samo diakoni. Starszy powinien dobrze domem zarządzać, dzieci trzymać w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Podobnie diakoni, którzy potrafią kierować dziećmi i domami swoimi. A więc ktoś, kto chce być starszym, czy ktoś, kto miałby kwalifikacje, żeby być starszym, przede wszystkim musi zaliczyć kwalifikacje w swoim domu. Tam musi się sprawdzić. Tam musi być wierny, w swoim domu.
który by potrafił dobrze dziećmi kierować, domami kierować, całymi domami, to myślę, że i żoną, tak? Kochani, okazuje się, że to mąż kieruje domem. Tak Boże Słowo mówi. Starszy powinien swoimi domami kierować. Żona nie kieruje, ale mąż. Ale mówią, że żona jest szyją, tak? Mąż jest głową, a żona jest szyją. No cóż, kochani, Boże Słowo, kto wam powiedział, żony, że wy jesteście szyją? Kto wam powiedział? Boże Słowo nie mówi, że jesteście szyją. Boże Słowo mówi, że wy jesteście wzięte z żebra męża, abyście były blisko serca męża, abyście chroniły serce męża i abyście były, będąc blisko serca męża, doświadczały miłość, która właśnie pochodzi z serca męża. Czy mogę jeszcze mówić? Żony, nie chciejcie być blisko głowy, ale chciejcie być blisko serca męża. Bo jeżeli będziecie chciały być blisko głowy, to znaczy, że chcecie być szyją, ale wy z szyi nie zostałyście wzięte, ale tutaj, spod serca. To jest coś, co mi Bóg objawił. Dzisiaj, nawet dzisiaj, tak. I tak się na szybko tym dzielę. A więc Bóg chce, aby żona była blisko serca męża. Z serca płynie miłość, a nie z głowy, tak? Z serca. Jeżeli będziesz, żono, blisko serca męża, tam odczujesz miłość męża. Ale jeżeli chcesz być blisko głowy męża, tamtej miłości możesz nie doświadczyć tak bardzo. To jest taki ciekawe, prawda? Może tego jeszcze nie słyszeliście. Ja tego też nigdzie nie słyszałem i nigdzie tego nie przeczytałem, ale takie mi przyszło zrozumienie. Więc jest to taka niesamowita rzecz. A więc mężowie, którzy potrafią domami kierować, dziećmi i potrafią być odpowiedzialni za stan duchowy, za ognisko duchowe swoich domów. Za stan duchowy swoich domów. Jeśli w domu zdamy egzamin, Bóg rozszerzy naszą odpowiedzialność dalej. Jeżeli w domu nie zdamy egzaminu, to Boże Słowo mówi, że taki człowiek nie może być starszym, nie może być diakonem, nie może w kościele za bardzo usługiwać, bo musisz być wzorem w domu. Jest to wielka odpowiedzialność. A więc, kochani, Bóg powierzy nam więcej albo przeznaczy, da nam większą odpowiedzialność, da nam również wzrost. Bo tu nie chodzi tylko o odpowiedzialność w sensie jakiegoś, nie wiem, powierzenia jakiegoś urzędu, ale przede wszystkim chodzi o dojrzałość duchową. Ale wtedy, kiedy jesteśmy mali, wierni w tym, co jest małe. Nie proś Boga o wielkie rzeczy, ale o to, abyś był wierny w małych rzeczach. Ja chcę prosić Boga, Panie, ja nie chcę Cię prosić o wielkie rzeczy. Ale ja chcę prosić Ciebie, abym był wierny w tych małych rzeczach. I teraz cieszę się, że troszkę młodzieży, dzieci jest, dlatego że chcę troszkę powiedzieć o Józefie. I Józef jest takim typem człowieka, gdzie Bóg pokazuje nam, w jaki sposób Bóg honoruje wierność w małym, aby nas błogosławić dalej, aby nasz rozwój duchowy postępował, abyśmy się nie zatrzymywali w miejscu. Dlatego teraz chcielibyśmy się przyjrzeć Józefowi, tego Starego Testamentu. On jest przykładem ciągłego, systematycznego rozwoju duchowego. Na czym polegał jego sukces? Więc kiedy zacząłem rozważać życie Józefa, to stwierdziłem, na tym, że był wierny w małych rzeczach. W jakich małych rzeczach Józef był wierny? Dlatego chcemy się dowiedzieć, w jakich małych rzeczach Józef był wierny. My czytamy o nim, że Józef był ulubieńcem ojca Jakuba, dlatego że urodził mu się na starość.
Ale gdy tak zacząłem rozmyślać, to rzeczywiście jest taka tendencja, że te najmłodsze dzieci najbardziej lubimy, tak? Jeżeli ktoś miał więcej dzieci niż jedno, czy niż dwoje, to te najmłodsze są zawsze najsłodsze. Moja Marta jest też taka najsłodsza. Taka przytulanka, taka szczera, taka nie kombinuje jeszcze, prawda? My lubimy takie te najmłodsze, bo one tak wszystko ci powiedzą, całą prawdę. Te starsze już tak czasami lubią kombinować, coś tam tworzą. Ale wiecie co, tak stwierdziłem, że Jakub wcale Józefa nie miał najmłodszego. Józef nie był najmłodszy. Najmłodszym był Beniamin. Józef i Beniamin byli synami Racheli. I Beniamin był najmłodszy. Nie wiemy jednak dlaczego, znaczy ja przypuszczam, dlaczego Jakub lubiał Józefa. Dlaczego go lubiał, dlaczego miał jakąś sympatię dla niego. Natomiast gdy rozmyślam o Beniaminie, tym najmłodszym, nie wiem dlaczego, nie był jego ulubieńcem, ale w błogosławieństwie, kiedy Jakub umierał, powiedział o Beniaminie, że Beniamin to wilk drapieżny. Rano pożera zdobycz, wieczorem dzieli łup. Natomiast o Józefie zupełnie inne słowa powiedział. Być może właśnie takim był z charakteru, nie wiem. Ale dlaczego Józef osiągnął sukces? W jakich rzeczach on był wierny, w tych małych rzeczach? Jakie to były te małe rzeczy? My wiemy, że Józef był specyficzną osobowością, dlatego że on ze swoimi braćmi pasał owce, ale tak naprawdę to on tylko tam był na posyłki, nosił im żywność, odwiedzał ich i słyszał, co oni tam robią i wiedział, że oni też postępują nie za ciekawie. Był bardzo wyczulony na zło. Miał świadomość tego, że jego bracia grzeszą, że po prostu grzeszą i donosił to swojemu ojcu, był takim, jak się to mówi, szpiclem, tak, czy donosicielem. My tego nie lubimy, tak, skarży pyta taki. My nie lubimy takich jak ktoś ciągle skarży i tak dalej. Ale tak się zastanawiałem, jeżeli Józef mówił to i był świadomy tego, że naraża się na pewne szykany ze strony swoich braci, bo przecież jeżeli ojciec się dowiedział, że jego bracia coś źle postąpili, to na pewno ojciec zwracał uwagę tym swoim synom i oni też wiedzieli, że mają kogoś, donosiciela, który na nich skarży, tak? Więc wiedzieli, że to jest Józef. Ale kochani, kiedy tak się zastanawiałem i dlaczego Józef miał taką wrażliwość i dlaczego był w stanie, jak gdyby nie przymykał oczu na grzech swoich braci. Dlatego, że żeby komuś zwrócić uwagę, żeby poskarżyć, tak jak Józef poskarżył swojemu ojcu, samemu trzeba być w porządku, tak? Bo inaczej Józef nie miałby moralnej odwagi, żeby poskarżyć się na swoich braci, gdyby samemu nie był w porządku. My czytamy, że Józef był człowiekiem, który kochał Pana, który miał z nim ścisłą społeczność. Z późniejszych rozdziałów my czytamy, że Pan był z Józefem. A dlaczego? Bo Józef był z Panem. No nie ma innej możliwości. Józef był z Panem i dlatego Pan był z Józefem. On szukał tej społeczności z Panem. Był wrażliwy, nie pozwolił się zmiękczyć na zło. Nie pozwolił, aby grzech zmiękczył jego wrażliwość na zło. Grzech nazywał grzechem po imieniu. Dzisiaj zmiękcza się właśnie pogląd czy spojrzenie na grzech. Mówią, wszyscy tak robią, dlaczego nie ja? Albo inaczej, nic już tutaj się nie da zrobić. I często może się tak w ten sposób tłumaczymy. Ale Józef miał społeczność z Bogiem. I całe życie to późniejsze to pokazuje. I kochani, ostatnio w pracy pewien gość przyszedł, klient i pyta się, tak nawiązała się rozmowa i tak mówimy na tematy Boże, a później on mówi, czy
Można złodzieja okraść. Czy złodzieja można okraść? No oczywiście on to chciał się wytłumaczyć, że po prostu on okrada, ale złodzieja, bo jego też okradają, więc on też okrada, nie? Bo że to jest sprawiedliwe, tak? No więc sami sobie odpowiedzmy, czy można okraść złodzieja, ale jeżeli tak robimy, to po prostu stajemy się złodziejami, stajemy się jednymi z nich. A więc na pewno Józef kochał, raczej Jakub kochał Józefa za jego szczerość. Za co jeszcze kochał Józefa? Józef był wierny tym zasadom, które on sam wyznawał. On był wierny w tym, że on nie będzie przymykał oczu i nie będzie, że tak powiem, zmiękczał sytuacji, nie będzie zmiękczał grzechu. Józef, jak czytamy, był takim gońcem i kiedy ojciec go poprosił, idź do synów i popatrz, zanieś im tam coś, zobacz, jak oni tam żyją. Józef odpowiada w 1 Mojżeszowej 37:13, jestem gotów, jestem gotów. Był zawsze gotowy. Wiecie, to jest niesamowita cecha. Był posłuszny swojemu ojcu, był pomocnikiem swojego ojca. To była taka prosta rzecz, ale jakże cenna. Był wierny Józef w tych małych rzeczach. Posłuszne dziecko, które jest zawsze gotowe posłuchać swoich rodziców. W życiu Józefa wszystko zaczyna się w domu. Cała jego przyszłość zaczyna się w tych małych, codziennych obowiązkach. Posłuszeństwo, wierność zasadom, w czystości. I on szukał Pana. Te trzy rzeczy, on szukał Pana. Szukanie codziennej relacji z Panem, czy to jest wielka rzecz? Czy Bóg od nas wymaga wielkiej rzeczy? Nie, to jest malutka rzecz, na którą każdego naśladowcę stać. Ale później są inne rzeczy, przez które Bóg nas przeprowadza, tak jak było w życiu Józefa. To są próby. A więc znamy historię Józefa, wiemy, że z zazdrości jego bracia, no po prostu chcieli go wręcz nawet zabić. Wstawiony przez Rubena, został ocalony. Później na wniosek Judy został sprzedany do Egiptu. I kochani, Józef, my czytamy, że kiedy już został sprzedany do Egiptu, Pan był z Józefem, a Józef był z Panem. Józef musiał trwał w społeczności z Panem. I tam zaczyna mu się dobrze powodzić, na dworze Potyfara i Bóg zaczyna błogosławić i tak dalej, i tak dalej. Ale później przychodzi następna próba, jeszcze gorsza. Niewinnie dostaje się do więzienia i tam również czeka go egzamin. Cięższy niż ten, kiedy go sprzedali do Egiptu. Dlaczego? Dlatego, że on dostał się tam zupełnie niewinnie i dostał się na wiele, wiele lat. Tutaj trwało to jakiś krótki moment, a tam dostał się do więzienia, znalazł się całkowicie niewinnie i na wiele, wiele lat. Nie wiem dokładnie ile, ale wiem, że to było wiele, wiele lat. Jak się zachowujemy, gdy znajdujemy się w miejscu, w którym absolutnie nie pasuje do naszych oczekiwań? Służę Bogu, staram się Mu podobać, unikam grzechu, tak jak Józef, a w nagrodę dostaję miejsce obok złoczyńców. Jak się wtedy zachowujemy? Józef musiał poradzić sobie właśnie z pewnymi rzeczami. Z rozczulaniem się nad sobą i z oskarżaniem Boga typu Boże, za co mnie to spotkało? Bo gdyby się z tym nie rozprawił, to Boże Słowo by nie mówiło, że Bóg był z Józefem, a Józef był z Bogiem. Bóg był z Józefem, dlatego że Józef trwał w takiej właściwej relacji z Bogiem. I tak jak słyszeliśmy ostatnio we wtorek, brat Sebastian mówił o Janie Chrzcicielu, gdzie Pan Jezus mówił, błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy, kiedy Jan Chrzciciel był w więzieniu, tak? I tak samo tutaj możemy widzieć tą sytuację, kiedy Józef się nie zgorszył tym, co go spotkało. Pan był z Józefem. Pan był z Józefem. Nie rozgniewał się do Boga, nie miał żalu do Niego. I co dalej? Znowu zdał próbę.
Był wierny w szukaniu Boga, nie poddał się. I co? Otrzymał wkrótce nominację. Nadzór nad wszystkimi więźniami. Wcześniej nadzorował dom Potyfara, a teraz nadzoruje całe więzienie. Ktoś powiedział, że najlepszy rozwój nasz duchowy jest wtedy, kiedy mamy podgórkę. Wtedy, gdy wiatr wieje mocno, ptaki wzbijają się najwyżej do góry, dlatego że one pod prąd wystawiają skrzydła i potrafią się wzbić najwyżej, jak tylko mogą, w górę. Wtedy, kiedy mają przeciwny wiatr. I to jest też taki dla nas fajny obraz, że kiedy przeżywamy jakieś trudy, kiedy mamy podgórkę, kiedy nam wieje wiatr, wtedy możemy wykorzystać tą sytuację nie, żeby upaść, ale żeby się wzbić jak najwyżej. Wykorzystajmy ten moment. A więc Józef dostał nominację, nadzór nad wszystkimi więźniami. I co dalej? Czytamy, że Józef na tym nie poprzestał. Józef miał cały czas społeczność z Panem. Mijało wiele, wiele lat. I okazało się, że zdarzyła się sytuacja, gdzie był piekarz i podczaszy i Józef jest obdarowany przez Pana, że tłumaczy sen. I widzimy tutaj również w tym jego rozwój duchowy, że on potrafi w więzieniu usługiwać, w takim ciasnym miejscu, potrafi usługiwać innym. Ciągle nie zagrzebał tego daru, ale rozwija go. Tam w więzieniu mógł powiedzieć, już mam dosyć. Ale on nie narzeka. Jest wierny w swojej służbie. Cały czas wiernie służy. I kochani, byłoby to piękne, jakby to się jakoś zakończyło w sposób taki wspaniały, ale tutaj, kiedy jego sny były prawdziwe i wypełniły się, Józef mógł oczekiwać, no to teraz przyjdzie jakaś zmiana w moim życiu. A tu się okazuje, że nie. Zapomnieli o Józefie. Następna próba. I tu już jest najgorsza próba. Próba, która trwała 2 lata. Dopiero po 2 latach sobie przypomnieli o Józefie, ale te 2 lata dla Józefa były najgorszą według mnie próbą. Dlaczego? Dlatego, że tu miał takie błogosławieństwo, służył innym, inni są błogosławieni, a ty stoisz w miejscu, nic się w naszym życiu nie rusza, tak? Czujesz, że jesteś zapomniany przez innych. Przychodzi jeszcze gorsza próba. Może słyszał, no innym pomaga, niech też sobie pomoże, tak? Innym usługuje, przez niego inni są błogosławieni, ale czemu on nie potrafi wziąć tego błogosławieństwa? To był najgorszy czas dla Józefa, to była jego śmierć. Tuż przed zmartwychwstaniem. Dlatego, że w końcu przychodzi zmartwychwstanie. Józef nie byłby w stanie usłużyć Faraonowi, gdyby nie przeszedł przez ten czas śmierci. Musiał przejść przez największe doświadczenie, bo przed nim stała największa odpowiedzialność, jaką kiedykolwiek sobie mógł nawet wymarzyć. Przed największą odpowiedzialnością przychodzi z reguły największe doświadczenie. I wiemy, jak się to zakończyło. Józef zostaje wyprowadzony z więzienia i znowu dostał nominację. Jest zaraz po Faraonie. Jest zarządcą już nie domu Potyfara, nie więzienia, ale jest zarządcą domu Faraona. Jest namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Widzimy niesamowity wzrost odpowiedzialności Józefa, ale widzimy też, jak Józef przechodził przez te wszystkie etapy, jak był wierny w tych małych rzeczach. Cały czas był wierny w codziennych obowiązkach. Tam, w domu Potyfara, w więzieniu, w codziennych obowiązkach. To, co mu zostało powierzone, wykonywał sumiennie i solidnie. Po drugie, cały czas szukał Pana, miał społeczność, był czysty. I po trzecie, radził sobie we wszystkich doświadczeniach. Musiał się rozprawić z wszelkiego rodzaju rozczarowaniem, goryczą, jakimś odrzuceniem. Poradził się sobie w tych doświadczeniach. Przechodząc przez to wszystko,
Widzimy, jak Bóg go wywyższył, jak Bóg go doprowadził do niesamowitej odpowiedzialności, stał zaraz za Faraonem, był zaraz za Faraonem. Kochani, to jest dla nas niesamowita zachęta, przynajmniej dla mnie, że Bóg pragnie każdego z nas, każdemu z nas udzielać swoich błogosławieństw. I jeżeli dobrze szafujemy tym, co Bóg nam powierza, to On będzie nam powiększał, dodawał. I nasze duchowe życie z Bogiem będzie się rozwijać. Nie będziemy już ciągle stać w tym samym miejscu, ale nasze duchowe życie będzie się rozwijać. I to jest Bożym celem, to jest Bożym pragnieniem, aby nasze duchowe życie się rozwijało. Bóg będzie wynagradzał również naszą wierność. Kochani, kiedyś brat Orłowski Jacek tutaj z Nowego Sącza powiedział, że miał taki obraz czy sen na temat tego, w jaki sposób Bóg wynagradza swoje dzieci w niebie, w jaki sposób Bóg, tak jak Boże Słowo mówi, że będzie dawał nagrody. Za co będzie dawał te nagrody? I tam się pytał tego anioła w niebie, no powiedz mi, dlaczego jeden ma tutaj takie pagony, które ma jakieś tam inne oznaczenie, ten ma inne. Czy to jest za to, że on, nie wiem, był wielkim ewangelistą i przyprowadził tyle ludzi do ciebie, a ten anioł mówi nie. Czy może za jakiś wielki czyn, który dokonał ktoś? Nie. No to w jaki sposób, jakie są kryteria przyznawania oznaczeń? I on powiedział jedno, że Bóg wyznacza, Bóg obdarowuje czy nagradza tych, którzy są wierni w tym, którzy byli wierni w tym, co im powierzono. Za wierność. Może ktoś tutaj na tej sali myśli, że nigdy nie będę Reinhardem Bonnke albo nigdy nie będę Billy Grahamem, ale ja chcę ci powiedzieć jedno. Nigdy nie będziesz. Ty zawsze będziesz sobą. Nigdy nikogo nie naśladuj. Jedynie naśladuj ich wiarę, miłość, ale Bóg patrzy się na nasze życie. Bóg powierzył nam pewne zadanie do wykonania. I mamy być wierni w tych małych rzeczach. Jeżeli będziemy wierni w tych małych rzeczach, może jesteś matką samotnie, albo nie samotnie, może masz dzieci na wychowanie. Jeżeli będziesz wierna w tym, to Bóg wynagrodzi cię może więcej niż Billy Grahama. Będziesz generałem w Królestwie Bożym. Jeżeli masz jakieś zadanie, które jest niewidoczne, ale wykonujesz to wiernie, to może będziesz wierny, większy w Królestwie Bożym w sensie nagrody niż ten, który może publicznie zwiastuje Słowo Boże. Takie są kryteria nagradzania Boga. O tym się dzielił właśnie brat Jacek Orłowski. Boże Słowo mówi, dobry sługo, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę. Znamy tę przypowieść o talentach, jak jest to mowa o tym, że każdy otrzymał talent i jeśli tym obracamy, jeżeli jesteśmy wierni. I tutaj ten pan, który przyjeżdża, mówi, w małym byłeś wierny, przeto obejmij władzę. Inne tłumaczenie mówią, sługo dobry i wierny, na tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. A inne Słowo Boże mówi, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkiej jest niesprawiedliwy. Tak Bóg ocenia nas. My myślimy, że musimy się wykazać w jakichś wielkich rzeczach wiernymi. Ale tak naprawdę, jeżeli w najmniejszych rzeczach się nie wykazujemy wierni, to i w największych rzeczach jesteśmy niewierni. I nie przejmuj się tym, że może nie jesteś jeszcze tam, gdzie byś chciał być. Jedyną rzecz, proś Pana i prośmy Pana. I ja chcę was dzisiaj zachęcić, żebyśmy prosili Pana, abyśmy byli wierni w tych małych rzeczach. W tych małych rzeczach, tak jak Józef. A Pan będzie nas prowadził. I dlatego Boże Słowo nas zachęca zawsze, bądźcie zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny.
prędzej czy później Pan wynagrodzi nasz trud. Pan wynagrodzi nasz trud. Bóg pragnie, abyśmy się rozwijali, abyśmy byli wierni w małych rzeczach, nie w wielkich rzeczach. I nie bójmy się iść za Panem, bo myślisz, że Bóg da ci taką odpowiedzialność, której ty nie będziesz mógł sprostać. Albo, nie wiem, może diabeł cię straszy i powie ci, zaraz dostaniesz jakąś służbę i zaraz zrezygnujesz. Nie bój się. Bóg da ci tyle, ile będziesz mógł unieść. Bóg da ci tyle, ile będziesz mógł unieść. I tylko się módl. Panie, ja chcę być wierny w tej małej rzeczy. Bóg to czyni stopniowo. Nie stawia nas w miejscu, gdzie od razu jesteśmy może przerażeni, gdzie ten ciężar odpowiedzialności mógłby nas przygnieść. Choć czasem, oczywiście, Bóg nas wrzuca na głębokie wody, ale nie zostawia nas z tym. Bóg jest z nami. Jeżeli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Jeżeli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Pan Bóg będzie, tak jak z Józefem, będzie również z nami. Także tym słowem wam chciałem się podzielić króciutko. Bądź wierny w małych sprawach. Amen. Thank you.